Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Janusz. Mój pseudonim, który sobie sam wymyśliłem w mojej głowie, jest Tuchumere. Teraz nie chcę o tym mówić, dlaczego tak się nazywam, ale takie jest moje kosmiczne imię. Ale to jest naprawdę nieważne. Chciałem przywrócić na siebie uwagę, ponieważ jestem w wannie i chciałem wam pokazać technikę grania na didżeridu pod wodą, co zwiększy waszą wydajność energetyczną i wasze płuca, które są zanieczyszczone przez nieorganiczne środki chemiczne, wzmocnią się poprzez ćwiczenia oddechowe w wannie. Możesz być w majtkach albo na golasa, jak wolisz. Ja na przykład wolę na golasa, ale to też nie jest ważne. Ważne jest to, żebyś wziął głęboki oddech i oddychał albo krzyczał przed godziną 10:00 i nie wiem, czy mogę zmienić. Nie wiem, czy mogę zmienić kamerę. Ale czekaj, pokażę na kamerę, bo jest didżeridoo. Wkładasz didżeridoo do ust, robisz tak. Możesz imitować tego, jak on się nazywa. 60 Cent. 60 Cent robi tak. Troszeczkę to imituje puszczania bąków w wannie. Lubię puszczać bąki w wannie, bo one są takie stężone i razu pewnego widziałem taki bąbelek i taki gaz się przemieniał w tym bąbelku. I to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie. No. Tak więc wróćmy do ćwiczenia oddechowego. Należy dmuchać wargami i swoimi pojemniczkami, które mamy w buzi. Jeżeli wcześniej używałeś swojego nosa do oddychania, to ci pomoże w graniu na didżeridoo. W ogóle nasz oddech został zapomniany przez jeden z naszych zmysłów. Możemy wyczuć jakiś bullshit, albo możemy wąchać jakieś dziwne rzeczy, jakieś ładne rzeczy, kwiatki na przykład. Możemy też wąchać siebie albo innych ludzi, ale pierwsze trzeba się z nimi zapoznać. Dobrze z kogoś poznać i potem go wąchać. To może być cudowne. Ale powróćmy do naszej lekcji didżeridoo. Uwaga! Nie ma tutaj ze mną nikogo, jestem sam. Chyba. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy